To ostatnia tak duża wiata w Dąbrowie Górniczej, która pamięta jeszcze poprzedni ustrój. To tu kiedyś zatrzymywały się linie autobusowe numer 27 i 55, ale od jakiegoś czasu obsługują ją tylko busy. Miasto nie chce się jednak pozbyć historycznego już obiektu i planuje dać mu drugie życie. Mnie ona nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się do niej. Są wspomnienia z tymi wiatami starymi? Tak, tak. Bo zawsze ona stała, od kilku już lat. A ja wiem, czy zostawić. Może zostawić rzeczywiście, bo jakieś tam wspomnienia będą, nie? Ale to nie wiem, to decyzja prezydenta Dąbrowy Górniczej. Pani pamięta, jak tu jeszcze jeździły autobusy? Jak? Ale to było dawno, dawno temu. No ja tu mieszkam 30 parę lat, ale ja tutaj tylko busiki takie widzę, a już takich konkretnych autobusów to nie. O zdanie mieszkańców w tej sprawie zapytał prezydent Marcin Bazylak. Miasto chciałoby poddać obiekt renowacji, żeby przywrócić jego pierwotny wygląd. Ona nie jest w złym stanie, ma troszkę uszkodzone zadaszenie. Natomiast chcielibyśmy wiedzieć, gdybyśmy podjęli się już tej renowacji, czy ona ma zostać w tym miejscu, czy ewentualnie powinniśmy ją eksponować w innej przestrzeni. To, co otrzymaliśmy wczoraj, to są odpowiedzi, że powinna zostać. Więc będziemy teraz oceniali jej stan techniczny, zastanowimy się, skąd ewentualne materiały na naprawę. To jest wiata produkowana przez Metalplast z Kalisza. Ta firma nie produkuje już jednak tego typu wiat. Co ciekawe, tę konstrukcję nazywano wiata typu Kalisz, właśnie od miasta, w którym znajduje się jej producent. To jedyna taka konstrukcja, która wytrzyma próbę czasu, bo w Dąbrowie Górniczej od lat trwa wymiana wiat przystankowych. Robi to m.in. Zarząd Transportu Metropolitalnego, który w Dąbrowie Górniczej i na terenie kilku innych gmin w ciągu roku wymienił około 150 wiat. Planujemy wymianę wiat w tych gminach, które nam powierzyły zadanie opieki nad infrastrukturą przystankową. I to są takie gminy jak Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza czy Sławków. Wiata w Dąbrowie Górniczej jest też o tyle interesująca, że wyglądem przypomina słynne kielichy nieistniejącego już starego dworca w Katowicach.